Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego. Ciała? Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego. Ciała? Stężenie pośmiertne sugeruje zatrucie, ale zaraz. Coś wyżarło mu wątrobę. Trup pojady? Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był nilfgaardzki żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był nilfgaardzki żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był nilfgaardzki żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego. Ciała? Wolniej. Nie zbliżaj się. Podejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Dobiega z wnętrza drzewa.
Odejdź! Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania. Chcę porozmawiać. Magia. To miejsce mocy. Odejdź. 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 Medalion drży. To miejsce mocy. Tempo, tempo!
Łotka, nie tak szybko. Teraz wolniej. Grzyby porosną, będą na zupę. Ha, umiesz taki? Zjadłem mleko, jaje, świeże jaje. Czyste, w ogóle nie obesrane. Pokaż, czym handlujesz. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta.
nocy w folwarku musiała mówić staruszka. Od bardzo dawna nikt tu nie wchodził. Dziwne. Te ściany postawiono później niż pozostałe. Trup za ścianą. Cóż, zdarza się nawet w najlepszych rodzinach. Mężczyzna musiał mieć około 30-40 lat. Kilka wyrwanych kartek. I tak umieram w ciemności z głodu i pragnienia. Bogowie, bądźcie łaskawi. Ani śladu potworu. Albo miejsca nie mają zginy, albo ktoś się przepłoszył. Coś tu nie gra. Spust pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Ktoś tu jest. I po problemie. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. Spust pułapki. I po problemie. Mam z głowy. Strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Brawo, Geralt. Nie dałeś się złapać w żadną z moich pułapek. Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czekam na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Widzę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Komu naraziłeś się tym razem?
Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, których się nie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Więc może tamci na dole trafili tu przez przypadek? Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. Twój stary znajomy pewnie się orientuje, gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Nie oddalaj się! Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Ciekawe, które drzwi otwiera.
dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia.
Jedziemy! Łódka, nie tak szybko. Odpocznij. Rusz się. Wolniej. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Nowy druh, który wie, że zdradziłeś. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski glejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik? Takich jak ja się nie oszukuję. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Tu są wściekłe psy! Zeżrą mnie!
Miej litość! Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. W nilfgaardzkim był świadku tak... Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Mówił panie dobre, panie litościwe. Skąd ta ufność? Co nas biedny? Wysłałam dzieciaki po grzyby. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Czy co? Zawrzeć gęby! Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Chlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokąd? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co?
i skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. Zangwebarski jad. Coś to nie gra. Geralt, ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Nic ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiukach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Możesz przeczekać w Kermorem. Z twoimi kolegami ze Szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kaer Morhen, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kaer Morhen. Do zobaczenia.